Jeżeli chcesz tanio kupić końsy, to nie wiem, co masz zrobić, bo my takowych nie sprzedajemy. Dzień dobry, cześć i czołem, z tej strony Domanu. Filmik o najdziwniejszych ifach w historii Ultimate Team obejrzało tylko tyle osób, ale mimo tego ma on aż tyle lajków, co lekko sugeruje mi, że chyba chcecie więcej filmików związanych z historią Ultimate Team oraz ify i jak na zaczynający kanał na YouTube jest to bardzo dobry wynik. Jeżeli nie oglądałeś filmiku o najdziwniejszych ifach, to oglądanie tego teraz nie ma większego sensu, dlatego zapraszam cię do obejrzenia w pierwszej kolejności tego filmu, bo teraz dopowiem nieco do tematu, który zacząłem poprzednio. Wesy HD napisał, że Wollison strzelił gola z 48 metrów i za to dostał kartę ocenioną na 48. Przyjrzałem się jeszcze raz Wollisonowi i owszem, gracze domagali się jego karty w formie za tę bramkę, która została zdobyta nie z 48 metrów, a z 48 yardów. I właśnie dlatego ta karta oceniona jest na 48, co dalej czyni z jej niezłych troli. Dzięki Wizy za zwrócenie uwagi. Poprzednio powiedziałem, że nie wiadomo, dlaczego powstał najdziwniejszy if w historii, ani jakie miał on statystyki w grze. Teraz się to zmieniło i to również wiem. Tak jak mówiłem, zwykła karta Iana Barreclough nie miała racji bytu w FUT 10, ponieważ Ian zakończył karierę piłkarską w 2008 roku w barwach Scunthorpe United, a w roku 2010 został trenerem wyżej wymienionego klubu. Scunthorpe United prowadzone przez Iana Barreclough przegrywało mecz za meczem, szło im naprawdę tragicznie. Podczas jednego z takich meczów piłka odbiła się w stronę ławki trenerskiej prosto do Iana, a ten ze złości perfekcyjnie podkręconym strzałem z voleya wpakował piłkę do bramki, nie dając szans bramkarzowi na obronę. To była podobna sytuacja jak ta w wykonaniu Dragana Stojkowicza, tylko że w jeszcze lepszym wydaniu, ale niestety nie można znaleźć nagrania z tym zdarzeniem w internecie. Tak czy owak sytuacja, w której emerytowany zawodnik już jako nieudolny trener robi coś takiego, a dodatkowo jego karta jako zawodnika jest wciąż w Ultimate Team i jej rozbawiła tak bardzo, że wydała tego dziwnego ifa, który miał następujące statystyki w grze. Większość statystyk to prawdziwa tragedia, ale podkręcenie ocenione zostało na 99, wykończenie na 88, rzuty wolne na 99, strzał z dystansu na 77, a siła strzału na 99. Najdziwniejszy if w historii został więc już przejrzany na wylot. A na zakończenie pokażę wam jeszcze jednego ifa z FUT 14, który co prawda sam w sobie jest całkiem normalny, ale główny motyw jego wydania jest bardzo niecodzienny. W derbowym meczu pomiędzy Galatasaray a Beşiktaş'em piłka odbiła się od Semih Akai wychodząc na rzut rożny. Mimo tego oraz protestów zawodników z Beşiktaş'u sędzia podyktował wznowienie od bramki, ale sam Kaja podszedł do arbitra i przyznał się, że piłka dotknęła go jako ostatniego przed opuszczeniem placu gry. Sędzia zmienił swoją decyzję i podyktował rzut rożny, a Semih Kaja w mgnieniu oka został ulubieńcem kibiców, bo w obecnym futbolu takie gesty fair play są bardzo rzadko spotykane, tym bardziej w tak ważnych derbowych meczach. Turek, mimo iż zachował w tym spotkaniu czyste konto, nie był bohaterem tego meczu za umiejętności piłkarskie, ale i jej zdecydowało się na wydanie mu karty w formie za swoje niezwykle szlachetne zachowanie, czyli po prostu za grę fair play. Te ciekawostki nadesłał mi Jedwel, za co dziękuję. Na dziś to tyle, jeżeli macie jakieś ciekawostki związane z FIFA lub Ultimate Team, piszcie o nich w komentarzach. Do zobaczenia.